Zaczniemy od Bartosza Kramka, który naświetli kontekst polityczny tych spraw, o których będziemy mówili, a potem panowie mecenasi podadzą szczegóły prawne. Oczywiście będzie czas na zadawanie pytań, więc z chęcią odpowiemy na wszystkie. Nie ma głupich pytań, są co najwyżej pytania od mediów publicznych, ale te również z chęcią usłyszymy. Chciałbym troszeczkę przedstawić kontekst. Mianowicie spotykamy się z uwagi na swego rodzaju konflikt, który istnieje pomiędzy nami a ekipą rządzącą w Polsce od lipca 2017 roku, począwszy od opublikowania mojego tekstu o obywatelskim nieposłuszeństwie w apogeum protestów w obronie sądownictwa właśnie w tamtym okresie. Od tego momentu staliśmy się obiektem zmasowanej akcji propagandowej, nagonki medialnej, w ramach której mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju festiwalem absurdalnych, fantastycznych teorii spiskowych, w których oskarżano nas o bardzo różne rzeczy, począwszy od działalności szpiegowskiej, agenturalnej, antypaństwowej, działania na rzecz Niemiec, Rosji, elit brukselskich, George'a Sorosza, rzadziej Mossadu i Ukrainy. Ukrainy, dodam, utożsamianej z ludobójczym nacjonalizmem spod znaku Stepana Bandery. Mówiono oczywiście o praniu pieniędzy, nielegalnym finansowaniu, o związkach z zorganizowaną przestępczością. Imputowano nam różnego rodzaju skandale obyczajowe, a wzajemne sprzeczności, jeżeli chodzi o te zarzuty, tak naprawdę nie były przeszkodą w ich kreowaniu. Wielokrotnie zapowiadaliśmy wobec tego podjęcie kroków prawnych, wyciągnięcie konsekwencji w celu obrony naszego dobrego imienia i dziś te obietnice realizujemy. I to jest tak naprawdę powód naszego dzisiejszego wydarzenia. Dwukrotnie minister spraw zagranicznych, najpierw pan Witold Waszczykowski, potem pan Jacek Czaputowicz, przegrali z nami spór sądowy, ostatecznie prawomocnie o przyjęcie kontroli nad fundacją. Dodam, że do fundacji próbowano wprowadzić komisarza, kiedy fundacja odmówiła usunięcia ze swoich stron odnośnika do mojego tekstu o obywatelskim nieposłuszeństwie. Do dzisiaj toczą się liczne postępowania skarbowe na wniosek Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, i Witolda Waszczykowskiego. Prowadzona jest kontrola celno-skarbowa, została ona skierowana do Łodzi. Udało się ustalić, że ten urząd chyba nie do końca jest przypadkowy, ponieważ jego szefem poprzednio był pan Tomasz Waszczykowski, brat ministra Waszczykowskiego, który o tę kontrolę bezpośrednio do władz skarbowych zawnioskował, a obecnie pan Tomasz Waszczykowski kieruje pierwszym Wydziałem Kontroli Skarbowej. W związku z tymi faktami złożyliśmy, a bardziej nawet w związku jeszcze z faktami dotyczącymi wycieków z kontroli skarbowej, były takie wycieki do prawicowych mediów w Polsce, były takie wycieki, co ciekawe, również do Mołdawii i tamtejszych władz, do mołdawskiego reżimu, który został obalony w ostatnich miesiącach, ale był kierowany przez miejscowego oligarchę Władimira Płachotniuka. Polska wydawała się zresztą koordynować niejednokrotnie swoje działania z władzami Mołdawii i te oskarżenia formułowane czy przez Mołdawię, czy przez Polskę były tutaj w dwie strony z powodzeniem przeciwko nam wykorzystywane. Wracając, co zrobiliśmy? Złożyliśmy zawiadomienie. Szczęśliwie, dosyć odważnie prokuratura w Łodzi wszczęła śledztwo. Chodzi tutaj o naruszenie władzy na szkodę Fundacji Otwarty Dialog. Chodzi tutaj również o nadużycie władzy i naruszenie tajemnicy skarbowej na naszą szkodę. Wiosną 2018 roku mieliśmy do czynienia z wnioskami trójki europosłów Prawa i Sprawiedliwości, Ryszarda Czarneckiego, Ryszarda Legutki i mniej znanego europosła pana Kosmy Złotowskiego, którzy domagali się od Komisji Europejskiej odebrania nam akredytacji przy instytucjach europejskich, co wiązałoby się chociażby z takim faktem, że nie mielibyśmy dostępu do budynku Parlamentu Europejskiego, gdzie też na co dzień pracujemy. Natomiast najbardziej głośną i drastyczną historią w tym wszystkim, i to jest już chyba taki ostatni epizod w tej mojej wyliczance, była historia związana z moją żoną Ludmiłą, która
jak Państwo zapewne słyszeliście, miała związek z umieszczeniem jej danych w systemie informacyjnym Schengen dla celów zakazu wjazdu, odmowy wjazdu i pobytu na terytorium Polski i całej strefy Schengen. Stało się to na wniosek polskich władz. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców takiej czynności dokonał na podstawie utajnionej. Do dzisiaj jej treści nikt publicznie nie poznał. Opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ludmiłę oznaczono najwyższym alertem, zwyczajowo zarezerwowanym dla terrorystów. Krótkotrwale musiała opuścić Unię Europejską. Szczęśliwie inne państwa unijne i Szwajcaria zignorowały de facto polski zakaz wjazdu, nie zgodziły się z tymi zastrzeżeniami. Ludmiła otrzymała szereg wiz, ostatecznie Belgia przyznała Ludmile w tym roku prawo, stałe prawo pobytu. W związku z przepisami europejskimi, które w takiej sytuacji obligowały Polskę do tego, żeby zakaz szengeński został zniesiony po to, żeby uniknąć kolizji prawnej, Polska musiała się do tego zastosować. Zakaz CIS już nie obowiązuje, natomiast dalej obowiązuje zakaz krajowy, krajowy zakaz wjazdu. Proszę Państwa, jestem pełnomocnikiem procesowym Fundacji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy do sądu trafiło około 20 spraw, które przygotowaliśmy wspólnie. Jedna ze spraw złożona była troszkę wcześniej i ona zakończyła się już w pierwszej instancji wyrokiem korzystnym dla Fundacji. Dwie sprawy cywilne też już zostały złożone. W jednej z tych spraw otrzymaliśmy zabezpieczenie powództwa. Kolejnych 13 pozwów zostało złożonych w dniu dzisiejszym i są jeszcze 3 akty oskarżenia prywatne, które zostały złożone w sierpniu. Proszę Państwa, króciutko nawiążę do kwestii zabezpieczenia, bo to jest bardzo ciekawa kwestia, to rzadko w sprawach ochrony dóbr osobistych się tak naprawdę zdarza. W jednej ze spraw otrzymaliśmy zabezpieczenie. Ono polega na tym, że sąd zobowiązał stronę pozwaną do umieszczenia informacji odnośnie tego, że dany materiał może naruszać dobra osobiste i że stanowi podstawę pozwu. Tutaj łącznie z klientem przyjęliśmy taką strategię, że absolutnie tu nie chcemy być cenzorem, zabraniać czyichś wypowiedzi, ale chodzi o to, żeby każdy przeciętny odbiorca tych materiałów miał szansę po prostu zapoznać się z tym stanowiskiem, żeby doszło do jego wiadomości, że te materiały mogą naruszać dobra osobiste i stanowić właśnie podstawę ochrony dóbr osobistych. Dziękuję. Andrzej Krzyziakowski. Ja mam dwa pytania. Jedno to, jak panowie widzicie, zwłaszcza panowie mecenasi, w czasie te rozstrzygnięcia prawne, bo to jest bardzo duża i długa lista, no, wiedząc jak działają nasze sądy, czy panowie spodziewacie się, że to się, nie wiem, skończy w przyszłym roku, czy za 2 lata, czy jeszcze dłużej? Po prostu chodzi mi o ocenę, to pierwsze pytanie. A drugie pytanie to jest takie delikatne, to znaczy, czy panowie nie spodziewacie się przypadkiem, że na tych właśnie konkretnych sprawach będą do nich przydzieleni konkretni sędziowie miłościwie nam panującego pana ministra i prokuratora, ministra sprawiedliwości i prokuratora w jednej osobie i czy nie obawiacie się panowie tego? Proszę Państwa, to jest tak, no niestety praktyka w sądzie okręgowym wynikająca po prostu z tego, że jest to największy w zasadzie sąd w Polsce, niestety wskazuje na to, że te sprawy raczej będziemy rozpatrywali w perspektywie lat niż miesięcy. Te sprawy są bardzo skomplikowane. Będzie konieczność też słuchania świadków, prowadzenia dosyć rozszerzonego postępowania dowodowego, więc raczej przewidujemy, że te sprawy po prostu będą trwać długo. Myślę, że to jest perspektywa kilku lat. Dlatego my przy konstrukcji pozwów też skupialiśmy się na kwestii zabezpieczeń, żeby w pewien sposób pokazać już na samym początku sprawy, że istnieje problem. I stąd ta formuła zabezpieczenia, żeby zmusić drugą stronę, żeby sąd nakazał drugiej stronie poinformowanie wszystkich odbiorców, że no te materiały naruszają dobra osobiste de facto. Toczy się proces, żeby każdy mógł sobie wyrobić swój osąd, a nie przyjmować pewnego rodzaju informacji bezkrytycznie jako prawdę objawioną. To jest to, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, no ja wierzę w sądy. Cały czas, pomimo całego kontekstu, uważam, że większość sędziów jest odporna na tego typu argumentacje. Mamy też system losowania, który wymusza pewnego rodzaju no, losowość. To nie jest tak prosto moim zdaniem skompilować taką sytuację, że tylko określony sędzia będzie dostawać określoną kategorię spraw. Wierzę w profesjonalizm, wierzę w niezawisłość sędziowską,
wierzę, że mamy dobre argumenty i że te argumenty po prostu zostaną podzielone przez sąd. Mam pytanie odnośnie zabezpieczenia. O ile się nie mylę, zabezpieczenie polega na tym, że TVP, chyba nie tylko TVP, musi w swoich materiałach archiwalnych umieścić odpowiednią formułę. Mam pytanie, kiedy jest wykonalność tego postanowienia? Czy to już nastąpiło? Czy będziecie to monitorować? I co się będzie działo, jeżeli to zabezpieczenie nie będzie wykonane prawidłowo? Panie mecenasie? Postanowienie nie jest prawomocne, ale jest wykonalne, dlatego że prawo przewiduje w tym przypadku tak zwaną natychmiastową wykonalność tego postanowienia. To znaczy od momentu wydania ono powinno być wykonane technicznie. Oczywiście Telewizja Polska musi to odebrać, musi dojść do jej wiadomości. Z tego, co orientowaliśmy się, to po prostu trwa procedura doręczenia. Niewykonanie takiego postanowienia jest związane z tym, że po prostu strona, która jest zobowiązana do wykonania, może być sądowo przymuszana poprzez system grzywien do tego, żeby takie postanowienie wykonać. Oczywiście, tak jak tutaj pan prezes zauważył, liczymy się z tym, że Telewizja Polska będzie korzystała tutaj z prawa zażalenia, natomiast nie wpływa to bezpośrednio na obowiązek wykonania tego postanowienia. Ono powinno być po prostu wykonywane. Już, powinno być de facto już, ale faktycznie w momencie, kiedy Telewizja Polska poweźmie oficjalnie taką wiadomość, czyli w momencie wpłynięcia odpisu takiego postanowienia do Telewizji Polskiej.